Marszałku, Wysoka Izbo, ja już po części w swoim wystąpieniu klubowym mówiłem o tym, ale pytanie uważam za bardzo ważne, w związku z powyższym po części je powtórzę i dokończę. Otóż, panie ministrze, władze Polski zobowiązały się do ograniczenia zgodnie z programem 40/206 decyzji co do zwrotu podatku akcyzowego w paliwie rolniczym do marca 2013 roku. Oraz potwierdziły, że w przypadku kontynuacji poza tę datę zostanie zgłoszony ponownie wniosek. Rozumiem, panie ministrze, że taki wniosek został złożony. Ale jeżeli taki wniosek został złożony, to chciałbym zapytać, czy już Komisja Europejska się w tej sprawie powiedziała? I jeśli tak, to czy rząd miał świadomość, że kształt ustawa może mieć całkowicie inny? Bo rozumiem, że jeśli zostałyby przyjęte poprawki, to wówczas, panie ministrze, no ale trzeba będzie ponownie notyfikować te rozstrzygnięcia, które na sali tutaj zapadną. I teraz drugie pytanie jest następujące. Jaka kwota jest potrzebna, aby zwiększyć do 1 złotego rekompensatę rolnikom z tytułu podatku akcyzowego? I trzecie pytanie. Przywołany już ten program NN40/206, również tam było zobowiązanie, chyba w punkcie 26, czy z warunków 26 punktu, że przewiduje się, że nie może być zróżnicowania w podmiotów, jeśli chodzi o zwrot podatku akcyzowego. Czy nie może być w takim razie przez Komisję Europejską przyjęte, iż jedne podmioty mają prawo, drugie z różnych to powodów nie, a tylko idzie o spółki, to jako właśnie różnicowanie podmiotów korzystających z zwrotu podatku akcyzowego? Dziękuję.